Reset Obywatelski. Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Bardzo się cieszę, że was widzę, to znaczy wy widzicie mnie, ale ja was widzę oczyma duszy. Super, że jesteście. Ogromnie dziękuję wszystkim, którzy oglądają, słuchają, lajkują, komentują, udostępniają, wysyłają linki do tej transmisji znajomym. No i bardzo gorąco też dziękuję wszystkim, którzy będą zamieszczać w sieci od dzisiaj hashtag Reset Obywatelski. Wiecie, co to jest hashtag? Zapewne jest taka drabinka na początku, a potem pisze się dwa słowa łącznie. Można dać duże R, duże O. To jest bardzo ważne, bo rośniemy w mediach społecznościowych i ten trend trzeba wykorzystać, zdyskontować i podwoić najlepiej, żebyśmy byli jak najbardziej widoczni, no bo takich treści, jakie macie na Resecie Obywatelskim, to nie ma nigdzie indziej. Dlatego bardzo, bardzo serdecznie dziękuję każdemu, kto udostępniając treści Resetu Obywatelskiego, nasze artykuły, nasze transmisje, będzie dodawał do tego ten hashtag Reset Obywatelski. No i z całego serca, jak również z wielką pokorą i wdzięcznością dziękuję każdemu, kto wysupła choćby złotówkę, żeby nas wesprzeć, bo bez waszych pieniędzy, bez waszych darowizn, bez waszych darów, tak to nazwijmy, nie moglibyśmy nadawać. Nie mamy sponsorów komercyjnych, ani tym bardziej państwowych. Jesteśmy niezależni, jesteśmy obywatelscy, mamy tylko sponsorów obywatelskich. Wy takimi jesteście i możecie nas wesprzeć, wpłacając na konto Fundacji Arbitror bezpośrednio, do czego serdecznie zachęcam. To tutaj właśnie widzicie teraz numer tego konta. Naprawdę, jeśli wpłacicie 5 zł, to się nie obrazimy, to po prostu z wielkim sercem przyjmiemy każdą kwotę. Wiemy, że jest ciężko, gaz podrożał, no ale jeżeli nie będzie niezależnych mediów, to gaz będzie coraz droższy i droższy, wszystko będzie coraz droższe i droższe, my będziemy coraz biedniejsi i biedniejsi, no bo władze będą robiły z nami, co będą chciały, kiedy nikt im nie będzie patrzył na ręce. Możecie też wesprzeć nas na portalu zrzutka.pl, tam robimy zbiórkę pod adresem zrzutka.pl/z/Reset Obywatelski. No i także w serwisie Patronite możecie nas wesprzeć. Gorąco dziękuję za każdą formę wsparcia, nie tylko finansowego, także internetowego, polegającego na tym, że udostępniacie, że hashtagujecie, że komentujecie, lajkujecie, no i przede wszystkim za wasze bezcenne wsparcie duchowe. W drugiej części programu porozmawiamy o drożejącym gazie i o tym, jak tę podwyżkę zafundował nam PiS do spółki z Gazpromem. To kolejny przykład na to, że PiS znowu zrobił dobrze Gazpromowi, choć twierdzi, choć wrzeszczy nawet, że z tym Gazpromem walczy. Czy tak się stało ze względu na głupotę naszych rządzących, czy ze względu na ich złą wolę, no to już państwo ocenicie sami. Ja sceptycznie podchodzę do teorii spiskowych, ale do takiej teorii głupotowej, która tłumaczy wszystko głupotą, też podchodzę sceptycznie. Porozmawiamy o węgierskiej firmie MOL, która od dawna działa w Rosji i stamtąd czerpie pokaźne zyski, a która teraz miałaby przejąć część udziałów w polskiej grupie Lotos. Na taki pomysł wpadli nasi rządzący, donosi Radio Z. Porozmawiamy też o kłamstwach słynnej Fundacji Ordo Iuris i o tym, jaka jest prawda na jej temat, ale najpierw porozmawiamy o tym, co się dzieje w Kazachstanie i o tym, jak to może wpłynąć na to, co się dzieje z nami, bo w sprawę wmieszała się Rosja. Wszystko, co robi Rosja, putinowska Rosja, ma większy lub mniejszy wpływ na to, co się dzieje z nami. Odkrywamy już od paru lat, że jesteśmy znacznie bliżej związani z tym krajem, co samo w sobie nie byłoby niczym złym, bo to wspaniały kraj o wielkiej kulturze, osiągnięciach naukowych, o ogromnym potencjale, tylko niestety ten kraj jest rządzony przez zbrodniczą dyktaturę i ta dyktatura wpływa na nasze losy i nawet to, co ona robi
w Kazachstanie może wpłynąć na nasze losy, bo gdy coś zrobi w Kazachstanie, to może tego nie zrobi w Ukrainie na przykład. O tym właśnie zaczynamy już rozmowę z Anną Łabuszewską, publicystką Tygodnika Powszechnego, ekspertką od Wschodu. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór, tak, już wieczór mamy. Bardzo dziękuję, że zgodziła się Pani z nami znowu porozmawiać. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, to wielka przyjemność. No, przyjemność po naszej stronie. Chciałem spytać, co tam się dzieje i na ile doniesienia naszych polskich mediów są dokładne i na ile można ufać w ich przewidywania. Przypomnę, podniosły się ceny za gaz również w Kazachstanie, za gaz wykorzystywany również jako paliwo transportowe i w zachodnim regionie Kazachstanu, w mieście uprzemysłowionym, żyjącym właśnie też z przemysłu paliwowego, podniósł się bunt, bunt się rozlał na cały kraj. Założyciel, jakby to powiedzieć, Kazachstanu, Nursultan Nazarbajew, usunął się lub został usunięty w cień. Nowy prezydent Tokajew wyrzuca ludzi Nazarbajewa i wzywa Rosję na pomoc. Co to znaczy dla Kazachstanu, dla Rosji, a potem w dalszej perspektywie być może też dla nas, Pani Anno? Zacznijmy od tego, że faktycznie protesty, spontaniczne, masowe protesty zaczęły się na zachodzie Kazachstanu, w mieście Żanaozen. To jest miasto górnicze, znaczy nafciarze tam są główną grupą. I to jest miasto doświadczone krwawym, brutalnym stłumieniem protestu, jaki tam miał miejsce w 2011 roku. Tokajew początkowo zareagował łagodnie. Odezwał się do tych protestujących polubownie, chciał ten protest zakończyć, obiecał, że z ceny gazu, tego płynnego gazu, z którego korzysta nie tylko zachód Kazachstanu, to według takich niepotwierdzonych statystyk to 90% aut w Kazachstanie jeździ właśnie na tym płynnym gazie. Obiecał, że te podwyżki zostaną cofnięte, potem poszedł jeszcze dalej w swoich obietnicach, powiedział, że odwoła rząd. I tutaj nastąpiła jakaś zagadkowa sytuacja, której do końca nie potrafimy jeszcze zrekonstruować. Te protesty szybko z zachodu kraju przeniosły się na cały kraj, na większe ośrodki miejskie i przede wszystkim najwięcej protestujących wyszło na ulicę Almaty. To największe miasto Kazachstanu, dawna stolica. Stolica została przeniesiona jakiś czas temu do miasta Astana, które od pewnego czasu nazywa się Nursultan. Jak tylko Nazarbajew ogłosił w 2019 roku, że ustępuje z urzędu prezydenta, no to właśnie taki prezent otrzymał, że stolica kraju zmieniła nazwę na jego imię. I tam też były protesty i to właśnie głównie te dwa miasta były obserwowane, tak, bo sytuacja w nich była najważniejsza. Ja tu, jeśli mogę, przerwę pytaniem, bo powiedziała Pani, że tu się wydarzyło coś trudnego do wyjaśnienia, że protesty z takiej części kraju, którą można porównać do naszego Śląska, z takiego naftowego Śląska, przeniosły się na cały kraj. Dlaczego to jest dziwne? No bo można by powiedzieć, no wszędzie wzrosła cena tego gazu, nic dziwnego, że się ludzie buntują. Nie to jest dziwne. Ja jeszcze właśnie miałam dopowiedzieć, dlaczego taka dziwna sytuacja nastąpiła, bo po tym, jak właśnie te protesty się przeniosły do innych miast, no to nic dziwnego w tym nie było. W kraju działał internet, działały media społecznościowe i informacje na ten temat przenosiły się po prostu jak pożar na stepie w Kazachstanie bardzo szybko i to, że ludzie wyszli na ulicę, to też nie było dziwne, dlatego że taki potencjał protestu był od wielu lat się zbierał. Ludzie byli
niezadowoleni jeszcze właśnie za czasów Nazarbajewa, który no lekko dał nadzieję na to, że będą reformy, kiedy właśnie w 2019 roku rozpoczął taką operację sukcesja, bo właśnie sam ustąpił, wskazał następcę, Kazym Żomarta Tokajewa. A natomiast niby ustąpił, ale pozostawił sobie takie lejce, za które można pociągnąć i trzymać sytuację pod kontrolą. Został sam szefem Rady Bezpieczeństwa Kazachstanu. Tutaj mógł nad procesem politycznym sprawować kontrolę. Zachował stolec przewodniczącego głównej partii rządzącej i swoich ludzi postawił na czele rządu, to po pierwsze. Tam pan Mamin był, no zresztą był też brany pod uwagę jako ewentualny następca Nazarbajewa i na czele Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego, to jest taki, powiedziałabym, dosyć bliski, analogia bliska KGB, czyli taki komitet, który trzyma też właśnie wszystkie służby, wywiad zagraniczny. I tam postawił swojego też człowieka, Karima Masimowa, który był już też wcześniej premierem i był takim naprawdę bardzo wiernym, lojalnym człowiekiem Nazarbajewa. Czyli Nazarbajew trzymał w dalszym ciągu wszystko, co się toczyło na scenie politycznej i co też bardzo ważne, jego rodzina i poplecznicy, klienci, tacy tworzący klan, trzymali najważniejsze spółki i to, co przynosiło dochody i przede wszystkim przemysł naftowy, ale nie tylko surowce, wydobycie surowców, czy bankowość, to było trzymane przez ludzi Tokajewa. No, z reform zapowiadanych właśnie nic nie wyszło, ludzie zaczęli się mocno niepokoić i to tak narastało, a podwyżka cen paliw spowodowała już taki właśnie wybuch niezadowolenia społecznego i wyjście na ulicę. I ludzie się domagali, najpierw właśnie były tylko te ekonomiczne postulaty, ale bardzo szybko zaczęli się domagać tego, żeby Nazarbajew odszedł. To, co się wiązało z nim, z jego rządami. Było takie hasło, które można przetłumaczyć jako dziadku odejść. To było wykrzykiwane podczas tych manifestacji. I rzeczywiście tutaj nie, właśnie tu następuje ta sytuacja, której nie potrafię do tej pory zrekonstruować. Zwłaszcza w Almaty następuje radykalizacja protestu i do akcji wkraczają maruderzy, którzy grabią sklepy, patroszą bankomaty. Dalej poszła akcja i podpalano siedziby miejscowych władz. Podpalono dawną rezydencję prezydenta. Na kilka godzin zajęto lotnisko. I tutaj ton Tokajewa też się zmienił. Tokajew stwierdził, że to jest, że on musi w związku z tymi właśnie z działalnością maruderów i na tym, że sytuacja wymyka się spod kontroli, musi wprowadzić ostrzejsze metody i ogłosił, że siły porządkowe mogą strzelać do protestantów, do protestujących, do manifestantów. Czy to było tak, że siły porządkowe zaczęły przechodzić na stronę protestujących? Kim byli ci maruderzy? Tutaj to kolejny znak zapytania. No właśnie, czy jest możliwość, że byli to prowokatorzy, których Tokajew wypuścił, kazał im grabić sklepy po to, żeby zrzucić to na protestujących i usprawiedliwić
rozkaz strzelania do manifestujących. No ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, kto był sprawcą, czy prowokatorem, czy chciał przejąć kontrolę nad tym, co się dzieje. To można powiedzieć, że być może była to próba walki o władzę klanu Nazarbajewa, który nie chce rezygnować ze swoich przywilejów, a próba też opanowania sytuacji przez Tokajewa. Szybko się jednak okazało, że on sam nie jest w stanie opanować sytuacji, że nie ma za sobą wystarczającej liczby sił lojalnych, które właśnie byłyby w stanie spacyfikować protest. Kolejne jego wystąpienie było jeszcze bardziej brutalne, jeszcze bardziej atakujące i inaczej w ogóle definiujące protestujących, bo nazywał tych, którzy wyszli na ulicę, terrorystami i wezwał siły porządkowe do walki właśnie już z terroryzmem, czyli takim zagrożeniem bezpośrednim dla państwa. A kilka godzin później, po rozmowie z Władimirem Putinem, ogłosił, że poprosił o interwencję siły Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, czyli takiego sojuszu pod auspicjami Rosji, który działa na obszarze postsowieckim i do którego Kazachstan należy. No, trzeba było znaleźć uzasadnienie dla zastosowania artykułu 4 z tego porozumienia tworzącego sojusz. I tam jest twardy zapis, że interwencja wojsk sojuszniczych może nastąpić tylko wtedy, jeśli dany kraj został obiektem agresji z zewnątrz. No i tutaj trzeba było wymyślić legendę. Wrogie siły. Wrogie siły. Wiadome ośrodki. Zły Zachód. Ciekawe, Tokajew w swoich wystąpieniach mówił o właśnie tych zewnętrznych ośrodkach, które inspirują, finansują również te protesty, te wystąpienia. Przepraszam, a wymienił jakiś kraj? Nie, właśnie to bardzo ciekawe, że nie wymienił. To są same ogólniki. Nawet dostał też takie wsparcie właśnie powtarzania tej legendy od Putina, bo dzisiaj odbyło się posiedzenie szefów państw tego sojuszu i Putin powtórzył tę legendę Tokajewa o tym, że to terroryści szkoleni za granicą zaatakowali Kazachstan i w tej sytuacji trzeba było udzielić pomocy. Także to sypie, oczywiście ta opowieść się sypie i pruje w licznych miejscach, ale dzielnie ją powtarzają. To, że 2,5 tysiąca żołnierzy z Rosji przybyli jeszcze żołnierze z Białorusi i z Armenii. Tutaj też taka, powiedziałabym, ironia politycznego losu. Armenia jest przewodniczącym aktualnie tej organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, bo tam jest rotacyjne przewodnictwo. A premier Nikol Paszynian, który jest przywódcą Armenii, sam doszedł do władzy dzięki ogólnokrajowym protestom, które organizował. To był taki jego słynny, długi marsz do Erywania. On chodził po prostu od wioski do wioski, od miasta do miasta, zwoływał wiece, opowiadał o tym, że trzeba obalić nieudolną władzę i ta akcja doprowadziła do tego, że on przejął władzę. No, ale teraz ma słabą pozycję, bo przeciwko niemu są protesty. Znaczy były parę miesięcy temu, kiedy przegrał wojnę o Karabach i kiedy stał się już takim, powiedziałabym, klientem Moskwy i jak widać
no jest, wykonuje polecenia, bo to on właśnie ogłosił, że siły OBZ jadą do Kazachstanu. Więc jest takim no, chłopcem na posyłki, można powiedzieć, w tej chwili w tym układzie. No, ale wracając... W przekazie kremlowskim, z tego co czytam, to Kreml nie mówi wysłaliśmy siły sojuszu, tylko mówi no, premier Armenii wysłał i musimy tam do tego Kazachstanu lecieć, by wysyłać 6 tysięcy żołnierzy, komandosów i tak dalej, no bo premier Armenii nam kazał, no to jak nie możemy nie polecieć tam. No tak, ale Putin powiedział, że już jakby trochę wziął na siebie, tak, że to po rozmowie z, to było po rozmowie z Tokajewem, no i że taka była decyzja, więc owszem, tak, no właśnie nie tylko Paszynian jest tutaj sprawcą tego, tej interwencji. Nie, no to miło, że Władimir Putin się przyznał. Władimir Putin musiał się do tego przyznać, dlatego że Władimir Putin musiał pokazać, że to on, Rosja, są gwarantami bezpieczeństwa w Kazachstanie i że to on jest takim tak żandarmem Eurazji i on rozdaje karty i on decyduje o tym, co się dzieje. Nawet w takim Kazachstanie. No, był bardzo zaprzyjaźniony z prezydentem Nazarbajewem. Zawsze podkreślał, że to jest wielki przyjaciel Rosji. A w 2019 roku, jak już mówiłam wcześniej, Nazarbajew zdecydował się na taki eksperyment. Sukcesja władzy jest w dalszym ciągu dla tych postsowieckich przywódców wszystkich. Przepraszam, ale mój telefon dzwoni jednak. No to ja od razu uprzedzę, że u mnie mogą się odezwać koty w każdej chwili, bo nie zamknąłem drzwi tym razem. Tak, tak, dwie kotki, widzieli Państwo kotkę Bertę, to znaczy ucho kotki Berty podczas jednej z ostatnich transmisji. Dumka leży, patrzę właśnie w korytarzu, ale nie wchodzi do pokoju i nie miauczy. Przepraszam bardzo, tutaj koncert Aranjuez się włączył. No, jako tło akurat zupełnie inna kraina geograficzna. Wrócę do tego, że właśnie Nazarbajew zaczął swoją operację Sukcesja. I zrobił eksperyment, wskazał człowieka, który będzie prezydentem i formalnie uczynił go głową państwa, sam pozostając w cieniu, ale jednak nieformalnie najważniejszą osobą w państwie. On miał zagwarantowane konstytucyjnie, po pierwsze taki tytuł lider narodu, Elbasy, co stawiało go ponad całą sceną polityczną, a po drugie, tak jak już mówiliśmy w pierwszej części, został przewodniczącym Rady Bezpieczeństwa i szefem partii rządzącej. Z przewodniczenia w partii zrezygnował pod koniec zeszłego roku. No, natomiast cały czas trzymał tę Radę Bezpieczeństwa, co dawało gwarancję jemu i biznesom rodzinnym. To się posypało. Dosłownie w ciągu kilku godzin się posypało. Zresztą ciekawe jest to, że Nazarbajew ostatnio pojawił się publicznie 28 grudnia 2021 roku. Pojechał do Petersburga na zaproszenie Putina. Tam się odbywał zjazd jednego z takich formatów integracyjnych, gospodarczych na obszarze postsowieckim. Został tam przyjęty z honorami. Jest taki bardzo ciekawy filmik, który można w Twitterze na przykład zobaczyć, kiedy po obradach towarzystwo wychodzi z pałacu, to Nazarbajewa, który się porusza z wielkim trudem, prowadzi pod rękę Aleksandra Łukaszenka, wsiadają do samochodu, następnie wychodzi Tokajew
w towarzystwie Władimira Putina. Wsiadają do samochodu, odjeżdżają. Tokajew nie miał mocnej pozycji. On przez lata był dyplomatą, spędził wiele lat za granicą, ale nie specjalnie rzucał się w oczy. Widocznie został uznany przez Nazarbajewa za dobrą kandydaturę lojalnego człowieka, który będzie trzymał się w cieniu i będzie wykonywał polecenia, nie będzie się pchał tam, gdzie go nie, tam, gdzie go Nazarbajewowie nie chcą. A tu niespodzianka. A on sam nie miał zaplecza politycznego właśnie przez to, że był dyplomatą, że był ministrem spraw zagranicznych wcześniej. No tak, okazało się właśnie, że w momencie, kiedy dostaje jednak do ręki buławę, no to zrobił z niej użytek, przy czym okazało się, że właśnie użytku nie może zrobić, znaczy, że ma za mało kart. Musiał za mało ma buławę, no ale Putin ma większą buławę i wyśle mu na pomoc swoich chłopców z buławami, żeby zaprowadzili porządek. Bo powszechnie się uważa, że, nie wiem czy słusznie, ale to jest dość powszechna opinia, że Nazarbajew bardzo był lojalny wobec Putina, ale utrzymywał równowagę między Rosją a Chinami, ograniczał ingerencje rosyjskie w sprawy wewnętrzne Kazachstanu, nie na wszystko się zgadzał, opinia teraz jest taka, że Tokajew, zależny od Putina, no, stanie się po prostu marionetką i wpływy rosyjskie będą przeważać nad chińskimi w sposób bardzo zdecydowany. Czy to jest słuszna opinia? Znaczy, tam wpływy Rosji były bardzo duże i za czasów Nazarbajewa również. Strona chińska nie protestowała przeciwko wprowadzaniu wojsk OBZ. Być może chodzi o to, że dla Chin Kazachstan jest bardzo ważnym partnerem handlowym, ale przede wszystkim jest to obszar tranzytu chińskich towarów. I to jest bardzo istotna sprawa. Jeżeli Chińczycy dostali gwarancję, że nic się z tym nie będzie działo, to nie protestowali. Oni mogą nawet chcieć, żeby ktoś tam zaprowadził spokój, żeby nikt na tiry nie napadał, ich nie rabował, żeby te tiry do nas z tą chińszczyzną mogły spokojnie przyjeżdżać. No na przykład tak, to gwarancja bezpieczeństwa tranzytu jest bardzo ważną sprawą, jeśli chodzi o wpływy chińskie. Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że w samym Kazachstanie jest spory potencjał antychińskich protestów, zresztą dwa lata temu odbywały się takie protesty antychińskie w całym kraju i nacjonalizm w Kazachstanie się tak między innymi karmi może bardziej właśnie taką fobią antychińską niż antyrosyjską. Antyrosyjskich nastrojów jako takich, przynajmniej w takim zakresie, żeby to miało znaczenie, żeby to odbijało się na polityce czy na stosunku Kazachstanu do Rosji, antyrosyjskich takich nastrojów w dużej skali nie ma. Są zapewne środowiska, które są antyrosyjskie, ale to nie jest, to nie jest mocny nurt decydujący. No, trzeba pamiętać o tym też, że jest spora grupa Rosjan, którzy tam mieszkają od pokoleń, zwłaszcza w północnym Kazachstanie. I chociaż zmienia się na korzyść udział procentowy Kazachów w stosunku do Rosjan, no to jednak ciągle Rosjanie są tam i są bardzo ważną grupą. Prezydent Tokajew podczas swoich wystąpień mówił po rosyjsku, nie po kazachsku. No właśnie i tutaj od razu rodzi się pytanie, jak bardzo rosyjski teraz będzie Kazachstan, jakie siły Putin będzie musiał zaangażować i czy nie przeszkodzi mu to w terroryzowaniu Ukrainy? To, że wojska
w Kazachstanie wylądowały, że opanowały sytuację, jeśli chodzi o właśnie zdławienie protestu, uspokojenie tych maruderów, którzy tam no, duży chaos prowadzili na ulicach, no to problemy Kazachstanu, od których zaczęły się protesty, nie zniknęły. I za chwilę dadzą o sobie znać. Tak jak ze wszystkim, co się okazywało, tak też w ciągu tych paru dni takiej niepewności, niepewnej sytuacji. Bo nie powiedziałam o jeszcze jednej istotnej rzeczy, która się wydarzyła i która myślę, że miała też znaczenie dla rozwoju sytuacji. O ile przez pierwsze dni był dostęp do internetu w całym kraju, to w pewnym momencie ten dostęp wyłączono, przerwano możliwość korzystania z internetu, więc też nie było niezależnych relacji tak, w mediach społecznościowych na przykład. Ten protest został stłumiony, został zmrożony. No teraz jeśli prezydent używa cały czas tej nomenklatury takiej, że walczy z terrorystami, że Kazachstan został najechany z zewnątrz przez siły szkolone w ośrodkach dla terrorystów, no to też nie trafia do przekonania ludzi, którzy tam na miejscu są i którzy doskonale wiedzą, jak wyglądały protesty i przeciwko czemu były protesty. Czy wystarczy to, że Nazarbajew został odsunięty od władzy, że no, to myślę, że można ogłosić koniec epoki Nazarbajewa, to czy to wystarczy i na jak długo wystarczy takie uspokojenie siłą. Putin dzisiaj przysięgał, że wojska w Kazachstanie, wojska rosyjskie, wojska OUBZ zostaną niedługo, że tylko tak długo, jak to będzie konieczne. No zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Co do Ukrainy, no, mamy nałożenie się dwóch bardzo istotnych fal. To, że Putin odegrał taką rolę w Kazachstanie, że uczynił teraz Kazachstan no, dużo bardziej podatnym na to, żeby słuchać przekazu z Moskwy, to wzmocniło jego pozycję. No właśnie pokazał, że tutaj on trzyma rękę na pulsie, trzyma rękę na szyi wszystkich tych kacyków, którzy wiszą u jego klamki, że uzależnił od siebie prezydenta Białorusi, który po sfałszowanych wyborach prezydenckich też udał się w worku pokutnym do Moskwy i poprosił o pomoc. I tylko dzięki tej pomocy utrzymał swoją wątpliwą legitymację władzy. Putin zagrał w grudniu, ogłosił, że chce zagrać o cały obszar postsowiecki, że sytuacja z Ukrainą, która wymyka się z tych objęć kochających, to no, dłużej trwać nie może, więc trzeba bardzo ostro zalicytować. I rzeczywiście bardzo ostro zalicytował. Wyzwał Zachód trochę do tablicy i powiedział, że żąda twardych gwarancji bezpieczeństwa, twardych gwarancji nierozszerzania NATO na wschód. Dalej i nawet potem pobrzmiewały jeszcze takie tłumaczone przez pomniejszych harcowników wypuszczanych na tę scenę takie postulaty, znaczy żądania wręcz, żeby
żeby wrócić do stanu sprzed 97 roku. Wiceminister spraw zagranicznych Riabkow kazał jeszcze wczoraj pakować manatki natowcom i wycofać się. Jednym słowem, chodziło o to, żeby odepchnąć NATO od granic Rosji, tak, żeby ograniczyć obecność militarną NATO w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w Polsce, w Rumunii i tak dalej. Przerwę na chwilę, bo jasne jest, że politycznie to wzmocniło Putina na pewno w Rosji, no bo on jest znowu panem imperium. Już mu Łukaszenko na boku żadnych interesików swoich własnych nie kręci, zamiast zachowującego resztki niezależności Nazarbajewa jest marionetka Tokajew, no ale jednak Ukrainę to może zagarnąć przy pomocy żołnierzy, no bez żołnierzy tego Putin nie zrobi. A ci żołnierze są w Kazachstanie, więc czy ten Kazachstan jednak trochę mu militarnie nie przeszkadza w podporządkowaniu sobie Ukrainy, choć może politycznie pomaga? To nie są ci żołnierze. To jest 2,5 tysiąca żołnierzy z 45. dywizji. To nie są te siły. Te, które zostały wysłane na granicę ukraińską, to one tam stoją. To nie zabraknie Putinowi, gdyby doszło do tego, co jest rozważane, czyli jednak inwazja na Ukrainę. To, o czym teraz właśnie toczą się rozmowy w Genewie, no to między innymi właśnie o tym, na ile Rosja może dyktować porządek i domagać się rewizji Układu Bezpieczeństwa w Europie i czy no, w jaki sposób Zachód zagra, to przede wszystkim Stany Zjednoczone. Widać po dzisiejszych wstępnych na razie komunikatach, bo dzisiaj pierwszy dzień rozmów, wczoraj było takie pierwsza randka, jeszcze nie bardzo oficjalna. To po dzisiejszych rozmowach wiceminister spraw zagranicznych Riabkow, który jeszcze wczoraj właśnie był taki bardzo entuzjastycznie nastawiony do tego pakowania manatków NATO, to dzisiaj się już wypowiadał mniej odważnie, mniej dowcipnie, mówił o tym, że no jednak Zachód nie podejmuje tak rozmowy na temat przesuwania tych linii odpowiedzialności, jak Rosja by tego chciała, jak napisała to ultimatum, które wystosowała w połowie grudnia do Stanów Zjednoczonych. No to tutaj wtrącę jeszcze pytanie, czyli można z tego zrozumieć, że pisowska opowieść o tym, że prezydent Biden jest starym dziadkiem i miękiszonem, który będzie ustępować Putinowi na każdym kroku, ta opowieść się nie do końca sprawdza. Tutaj mieliśmy wczoraj też zapowiedź, no, rozmowy są w toku, w związku z tym no, trudno jeszcze je komentować, bo nie wiemy, co z tego wyjdzie, ale sekretarz stanu Blinken już zapowiedział, że tak no, pięknie nie będzie, że Rosji się nie będzie nawet mimo właśnie tego wielkiego sukcesu w Kazachstanie, no, nie będzie Rosji łatwo przeforsować tego, co próbuje przeforsować. No, jak mówię, rozmowy się toczą, więc nie ma jeszcze końcowego wyniku. Ale bardzo boleśnie Rosja przyjęła na przykład tę wypowiedź Blinkina, który mówił, że żeby Kazachstan uważał, bo jak wojska rosyjskie wkraczają do danego kraju, to potrafią długo tam pozostać. To widziałam dzisiaj w programach publicystycznych w rosyjskiej telewizji, że się po prostu gotowało. No ja słyszałem odpowiedź rosyjskiej dyplomacji na to, szokująca, bo oni odpowiedzieli na to, że gdzie wchodzą Amerykanie, tam można zostać zabitym, okradzionym lub zgwałconym. To jest po części prawda, no bo Ameryka nie jest krajem aniołów, żaden kraj zresztą. Amerykańska armia też robiła rzeczy straszne.
w Wietnamie na przykład, ale nie ma żadnego porównania między skalą zbrodni amerykańskich na potworną skalą ludobójczych zbrodni, jakich się dopuszczało Imperium Kremla za czasów Stalina, prawda? Więc tu jakby no widać, że Rosjanie są odklejeni od rzeczywistości pod tym względem, od swojej prawdziwej historii. A to jest tak, że Rosjanie właśnie cały czas porównują się ze Stanami Zjednoczonymi i ta linia taka propagandowa, powiedzmy, od lat jest taka, że im wolno, a nam nie wolno, a dlaczego nie? Tam nam też wolno i to jest argumentacja, która jest naokoło, no, bez przerwy. W każdym kontekście podnoszona i używana. Ale to jest trochę, brzmi dziecinnie trochę. No, proszę pani, a Artur kopnął, to dlaczego ja nie mogę kopnąć? No tak, tak. Głos tak, tak. Z piaskownicy. Prezydent Putin ma kompleks. Bardzo chce być wielkim przywódcą. Myślę, że właśnie tutaj jeszcze ta sprawa Kazachstanu i nieudanej operacji Sukcesja, jaką Nazarbajew przeprowadził. Nie wiem, co się z nim dzieje, nikt nie wie. Się nie, od początku nie pokazał, nie został pokazany. Dwa komunikaty, jakie wypłynęły, to wypłynęły od jego rzecznika prasowego. Także nie wiem, nie wiemy, co się dzieje z Nazarbajewem. Czy jest możliwe, że Tokajew go zamknął na przykład w areszcie domowym po cichu? Nie wiemy, to spekulacje, no, nic nie wiemy, no, ale wiemy na pewno, że ta jego operacja Sukcesja, czyli ten pomysł, żeby za życia swego namaścić następcę, no, okazała się niekorzystna prezydenta. To są spekulacje, ale oparte na historycznych precedensach. No, pamiętamy, co Janajew i Borys Pługo zrobili z Gorbaczowem, jak próbowali zrobić pucz. No tak, zamknęli go Foros na Krymie i oni nie chcieli wpuścić do Moskwy. No, tutaj powody mogą być inne. Może być albo zły stan zdrowia Nazarbajewa, albo to, że nie pokazuje się go, żeby nie rozwścieczać jeszcze bardziej ludzi. No, możemy tutaj jeszcze kilka innych przypuszczeń wysunąć. Tego nie wiemy. No ale właśnie jak mówię, wiemy, że ten model sukcesji się nie powiódł. To dla Putina, myślę, jest materiał do przemyślenia. No. Tak, zgodnie ze szkołą Stirlica, materiał do przemyślenia, co zrobić teraz. No, jeszcze toczy się kadencja, która zakończy się w 2024 roku. To, co w zeszłym roku wykonano wokół nowelizacji konstytucji w Rosji, teoretycznie daje Putinowi możliwość startu w kolejnych wyborach w 2024 roku. Chociaż to jest nielegalne i podstaw prawnych nie miało, to zostało stworzone takie opakowanie, które miało pozwolić na dalsze rządy niby demokratyczne, ale ja myślę, że tak, Putin się już coraz mniej przejmuje tym, że jego rządy nie są zawieszone na demokratycznej, ta jego legitymacja władzy nie jest demokratyczna. Nie wynika z wyborów, nie wynika z poparcia. On się już nawet pożegnał z tym, że jest autokratą, już stał się dyktatorem, myślę, to co przeprowadził pod koniec roku, tam 2021 rok taką klamrą został spięty, jeśli chodzi o wydarzenia na rosyjskiej scenie politycznej. Zaczął się zatrzymaniem powracającego z Niemiec z leczenia Aleksieja Nawalnego, a zakończył zamknięciem memoriału. Takie symboliczne dwa wydarzenia. Po drodze były nasilające się represje wokół ludzi, środowisk, które były związane z Aleksiejem Nawalnym. On sam siedzi w łagrze. I Putin po prostu pozamiatał już wszystkie opiłki demokratyczne i
teraz myślę po tych wydarzeniach w Kazachstanie i po tym właśnie nieudanym eksperymencie z tandemem w Kazachstanie postawi na to, że jego rządy mogą być tylko dożywotnie. No, co być może źle wróży jego długowieczności, bo też znamy takie przykłady z historii, kiedy to tyran chciał rządzić wiecznie i następnego dnia łapał się za gardło i serce przestawało mu bić po spożyciu ciasteczka na przykład. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę, która tutaj nam wyjaśniła dużo. No, wiele osób spekuluje, że ten Kazachstan to jest dla nas dobry, bo odciągnie Putina od Ukrainy. Tu właśnie bardzo cenne jest skonfrontowanie takich domysłów z faktami i cyframi i liczbami konkretnymi. Bardzo dziękuję za rozmowę, za naświetlenie tego wszystkiego. Mam nadzieję, że znowu się niedługo zobaczymy. Bardzo dziękuję za zaproszenie, za rozmowę i też mam nadzieję do zobaczenia. Do zobaczenia. A my już za chwilę porozmawiamy o tym, co PiS robi z naszą energetyką, z naszą grupą Lotos, z naszymi cenami za gaz. Będzie ciekawie na pewno, ale najpierw musimy oczywiście chwilę odetchnąć, przetrawić w głowach to, co usłyszeliśmy. Dlatego poproszę naszą wspaniałą, dzielną realizatorkę Asiator o przerwę muzyczną, ale nie opuszczajcie nas, zostańcie z nami. No i oczywiście przypominam o tym, żeby wspierać nas wpłatami na konto Fundacji Arbitror albo na portalu zrzutka.pl możecie wesprzeć naszą zbiórkę również, albo w serwisie Patronite i oczywiście przypominam o naszym hashtagu Reset Obywatelski. Dziękuję każdemu, kto sobie na swoim profilu facebookowym na przykład zamieści ten hashtag, a z całego serca bardzo gorąco dziękuję każdemu, kto będzie udostępniać nasze materiały, nasze artykuły ze strony resetobywatelski.pl albo transmisje takie jak ta, którą teraz oglądacie. Dziękuję każdemu, kto będzie te materiały udostępniał z hashtagiem Reset Obywatelski. My już za chwilę porozmawiamy sobie o cenach za gaz, ale najpierw chwila muzyki. Without a burden of my naive dreams, faith needs for your support, I'm born again. Is there something wrong? Look the same. I don't need a pattern to distinguish them.
Tomasz Piątek, Reset Obywatelski, Dochodzenie Prawdy. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy oglądacie, słuchacie, komentujecie, lajkujecie, udostępniacie i hashtagujecie hashtagiem Reset Obywatelski. Przypominam, żeby nasze materiały, które wrzucacie do sieci, opatrywać takim hashtagiem. Porozmawiamy teraz o cenach za gaz, które nas wszystkich boleśnie dotknęły. I tym razem nie będę mówił o śledztwie, które sam przeprowadziłem, będę mówił o cudzej analizie, o analizie przeprowadzonej przez Rafała Habasińskiego z portalu Bezprawnik, bezprawnik.pl. Na tym portalu jest artykuł, który możecie łatwo znaleźć, on nie jest za żadnym paywallem, o ile się orientuję, bezprawnik.pl/kontrakty-gazowe, jeśli dobrze pamiętam ten adres. Zaraz nasza realizatorka Asia Tortak już nam rzuciła, bezprawnik.pl/kontrakty-gazowe. I Rafał Habasiński przeprowadził analizę, która potwierdza to, o czym mówił mi jakiś czas temu premier Waldemar Pawlak, były premier, odbyliśmy kilka takich dogłębnych rozmów. On twierdził, że za czasów pierwszego rządu PiS, PiS-owcy stosowali taką dziwną taktykę polegającą na tym, że przeciągali negocjacje z Gazpromem, odrzucając wszystkie propozycje Gazpromu, czyli pokazywali, jacy są niezłomni. I ten pokaz niezłomności trwał aż do momentu, w którym kontrakt zaczynał się kończyć i trzeba go było na gwałt odnowić, bo gaz mógłby się skończyć po prostu w naszych domach. I wtedy PiS-owcy już, ponieważ odrzucili wszystkie propozycje ustępstw, które proponował im Gazprom, musieli się zgodzić na kupowanie gazu na rosyjskich warunkach bez żadnych ustępstw, bo czas goni. Czyli to była taka niezłomność, która była bardzo na rękę Gazpromowi. To potwierdza też w swojej analizie Rafał Habasiński, a przede wszystkim pisze, że kontrakty podpisane za czasów Tuska i Waldemara Pawlaka, aprobowane przez nich, były dla Polski paradoksalnie korzystne. Nie wiem, czy pamiętają Państwo, pewnie pamiętają, no bo teraz wszystkie sprawy gazowe żywo nam stają przed oczyma, jak to odsądzano od czci i wiary Tuska i Waldemara Pawlaka za to, że umówili się z Gazpromem na ceny stałe gazu. PiS krzyczał, że to jest wbrew interesom Polski, bo na giełdach ceny gazu czasem trochę spadną i wtedy Polska mogłaby płacić trochę mniej, więc Tusk zdradził, Pawlak zdradził, chodzą na pasku Gazpromu i tak dalej, i tak dalej. Znamy te wszystkie opowieści PiS z czasów, kiedy PiS udawał partię antyrosyjską. No i teraz się okazało, że to, co Tusk i Pawlak zaaprobowali, te kontrakty gazowe, to było bardzo korzystne, bo to chroniło Polskę przed sytuacją, w której Putin dla celów wielkiej polityki nagle postanowi znacznie zwiększyć ceny gazu, żeby Zachodowi przystawić pistolet do głowy. Gdybyśmy zachowali te kontrakty, gdybyśmy nadal kupowali gaz na warunkach ustalonych przez Tuska i Pawlaka, to gaz byłby nadal tani. Ale tak się nie stało, bo PiS w ramach walki z Tuskiem i Pawlakiem i w ramach swojej udawanej pseudowalki z Gazpromem wywalczył przed Trybunałem Arbitrażowym w Sztokholmie, żeby skasować te ceny ustalone przez Tuska i Pawlaka i żebyśmy kupowali gaz po cenach rynkowych. I Gazprom, kiedy Trybunał dał zwycięstwo PiS-owi, to Gazprom się bardzo grzecznie na to zgodził, błyskawicznie wypłacił różnicę, ponieważ PiS sobie zażyczył też różnicę. Wtedy ceny gazu były trochę niższe od cen ustalonych przez Tuska i 1,5 miliarda za długi okres tych nadwyżek. Gazprom bardzo grzecznie PiS-owi zapłacił, nawet z jakąś zaskakującą nadwyżką, której się nie spodziewano. Nie wiadomo było, co to jest ta nadwyżka. Teraz wygląda na to, że Gazprom ją nam przysłał dla śmiechu, ponieważ zaraz po tym,
jak ustalono, jak Trybunał Arbitrażowy ustalił, że ceny, że gaz ma być sprzedawany po, nie może być sprzedawany po ustalonych cenach, tylko po takich cenach, za jakie Rosja chce aktualnie gaz sprzedawać, no to Putin ceny gazu drastycznie podniósł. A mógł to zrobić, mógł nam zrobić taki prezent Polsce, prezent, to znaczy mógł w ten sposób po prostu wyszarpać kawałek polskiego portfela. Władimir Putin mógł nam wyszarpać kawałek portfela dzięki PiS-owi, który przewalczył taką samobójczą zmianę w Trybunale Arbitrażowym w Sztokholmie i chwalił się tym, pokazując to jako dowód na swoją rzekomą skuteczność. No tak, to było skuteczne, PiS skutecznie pomógł Władimirowi Putinowi. Tak jak mówiłem, do państwa należy ocena, czy to jest głupota, czy zdrada. Nie można wszystkiego tłumaczyć zdradą, nie można wszystkiego tłumaczyć spiskami, ale nie można też wszystkiego tłumaczyć głupotą. Ja jestem przeciwnikiem teorii głupotowych, które wszystko tłumaczą głupotą. W przypadku PiS mamy do czynienia z ludźmi, którzy jak widać w gospodarce są dyletantami, no ale jednak są bardzo sprawnymi politykami. Wygrali 6 wyborów pod rząd i bardzo skutecznie niszczą Polskę i przeciągają ją na wschód, w stronę Rosji. I zapewne dobrze wiedzą, że to jest w ich interesie, bo taka partia jak PiS na Zachodzie nie mogłaby długo rządzić, natomiast na Wschodzie takie partie rządzą w sposób tyrański bez większego problemu w rosyjskiej strefie wpływów. W Kazachstanie widzieliśmy, że wręcz kiedy władca próbuje być odrobinę demokratą i na przykład odrobinę ustąpić władzy, to działa to na jego niekorzyść. Taka jest logika tyranii wschodnich, która to logika Jarosławowi Kaczyńskiemu zapewne się podoba, człowiekowi, który chciał być emerytowanym zbawcą ojczyzny, ale jak sam mówi, to się nie udało, więc musi być dożywotnim zbawcą ojczyzny. Bardzo polecam ten artykuł. On pokazuje, jak to, co się wydawało niemądre czy asekuranckie w polityce Donalda Tuska i Waldemara Pawlaka względem Gazpromu, okazało się być zbawienne. Zbawienne w czasie przeszłym, bo PiS to zniszczył i już nas to nie ratuje. Mówimy o energetyce, więc przejdziemy za chwilę do firmy węgierskiej MOL, która, jak ujawniło Radio Z, ma zgodnie z zamiarami PiS dostać udziały w polskiej grupie Lotos. Co to jest MOL? MOL to jest firma węgierska, firma to mało powiedziane, to jest wielka węgierska grupa działająca też na arenie międzynarodowej. Jej pełna nazwa brzmi Modior Oloy Es Gazipori Resventarsasag. Tarsoszag, przepraszam, to strasznie trudna nazwa. I poza Węgrami ona jest także jedną z wiodących firm paliwowych na Słowacji, w Chorwacji, w Bośni i Hercegowinie i działa również w Rosji i w Kazachstanie. Jej związki z Rosją są więcej niż bliskie. Przede wszystkim był taki epizod znaczący może w historii tej firmy. To było w 2009 roku, tak. 21% udziałów tej firmy zostało wykupionych przez rosyjską firmę Surgutneftgaz, też niezbyt łatwa nazwa. W 2011 roku Viktor Orban ogłosił triumfalnie, że odkupił te udziały. To był jeszcze czas, w którym Orban odrobinę próbował się odwoływać do swojej dawnej antykremlowskiej przeszłości, kiedy był młodym opozycjonistą w czasach Węgierskiej Republiki Ludowej, czyli wtedy, kiedy na Węgrzech panował komunizm i Węgry oficjalnie stanowiły część Imperium Kremla.
No, ale te czasy minęły. Orban wtedy intensywnie coraz bardziej zaprzyjaźniał się z Putinem. To ta przyjaźń stawała się coraz bardziej jawna, wręcz ostentacyjna. Prawdopodobnie ten manewr już został wykonany w jakimś uzgodnieniu z Rosjanami, bo nie potraktowała tego Rosja na dłuższą metę jako jakiegoś większego wrogiego aktu ze strony Viktora Orbana. No, ale równocześnie, mimo że rosyjska firma, udziały rosyjskiej firmy w MOL zostały wykupione, to nadal przyjaźń węgiersko-rosyjska i interesy firmy MOL w Rosji kwitły. Poproszę naszą realizatorkę Asiator o skan numer 1, który przygotowałem. To jest skan z oficjalnej strony koncernu MOL. I na tym skanie MOL chwali się, co robi w Rosji, że ma tam rezerwy równe 27 milionom baryłek ropy naftowej. O, chyba nasza realizatorka Asiator kichnęła, mówimy Asiatorowi na zdrowie. Dziękuję. Tak, tak, niech Asiator uważa, bo Omikron krąży, a Delta też jeszcze nie przestała krążyć, no i w ogóle trzeba o siebie dbać. MOL w Rosji ma siedzibę oczywiście w Moskwie, w stolicy, zatrudnia 150 osób, oczywiście nie licząc podwykonawców, kontrahentów, kontraktorów i tak dalej. W 2020 roku wyprodukował też wielomilionową ilość baryłek i tak to wygląda, i tak to też trwa od dłuższego czasu. Poproszę o skan numer 2, który dzisiaj został przygotowany. To jest po polsku, bo może będzie łatwiej dla wszystkich, to będzie można łatwo sobie przeczytać. Może nie teraz, kiedy rozmawiamy, ale na przykład jutro, kiedy ta transmisja będzie filmem, będzie można sobie zatrzymać ten obraz na dłużej. To jest fragment raportu MOL, który został ogłoszony także po polsku. I w tym raporcie znajdują Państwo bardzo dokładny opis tego, jak to Matiuszkińska Wiertikal, czyli rosyjska filia, a nawet nie filia, spółka zależna od MOL, spółka rosyjska, którą węgierski MOL sobie posiada, stuprocentowo należąca do MOL, drążyła w miejscowości Liedowoje. Odwiert poszukiwawczy, znalazła obiecujące złoże ropy naftowej i tak dalej, i tak dalej. Ta historia tego złoża jest dość długa, ja to sobie przeglądałem. Ale nie tylko to robi MOL w Rosji. Poproszę o następny skan. To jest skan przedstawiania. To jest tak, to jest fragment artykułu o tym, że MOL będzie budować urządzenie w Tatarstanie do pozyskiwania paliw, jeśli dobrze rozumiem, razem z Tatnieftem, czyli z rosyjsko-tatarską, tak można powiedzieć, firmą miejscową. Tatarstan to jest autonomiczna Republika Tatarska wewnątrz Rosji, oczywiście całkowicie Rosji podporządkowana. I ten pan, którego widzicie tutaj na zdjęciu, w samym środku, ten w okularach, to jest Peter Siar. To jest minister spraw zagranicznych Węgier, który został przez Putina odznaczony orderem przyjaźni, albowiem minister Siar to wielkim przyjacielem Putina i Kremla jest. I on tutaj osobiście przyjechał zadbać o to, żeby MOL dobrze z Rosjanami i Tatarami, z Tatneftem współpracował, przyjechał dać swoje błogosławieństwo, ponieważ MOL jest jedną z tych firm, które Siarto
promuje na całym świecie. To jest jedna z 12 najważniejszych węgierskich firm, które reżim Orbana chce wypromować na całym świecie. No a pan Szijjártó, jak widzimy, odznaczony przez Putina, tutaj dba o to, żeby współpraca z Rosją nawet w małym Tatarstanie przebiegała jak najlepiej. I tak się składa, że pod koniec października, jeśli dobrze pamiętam, Peter Szijjártó był w Polsce, nie reklamował się specjalnie, chociaż kilka wiadomości, trochę informacji na ten temat w mediach się pojawiło. Była on jakiegoś wywiadu wtedy udzielił, ale to nie było głośne. Ja wiem o tym, że był, bo wpadłem na niego zupełnie przypadkiem w restauracji Wieniawa na tyłach Teatru Wielkiego w Warszawie. Chciał, że umówiłem się tam ze znajomymi, wśród których była węgierska ekspertka Edith Zgut, i ona mi zwróciła uwagę, że tutaj w restauracji siedzi Peter Szijjártó, i faktycznie to był on. Potem w mediach sprawdziłem, że on faktycznie tego dnia był w Warszawie. No, sytuacja była trochę do skoku, nie bardzo mogłem się tym zająć. Żałuję, że nie mogłem przyjrzeć się bliżej, z kim on tam siedział w salce obok tej restauracji. Ciekawie byłoby się dowiedzieć, ale domyślam się, że rozmawiał właśnie o tym, jakie MOL ma szanse na przejęcie polskiej udziału w polskiej grupie Lotos. Na ten temat wypowiadał się także w Gazecie Wyborczej Andrzej Kublik. To jest jeden z tych autorów Gazety Wyborczej, którzy nie zawsze są krytyczni wobec PiS. W tym przypadku wypowiadał się bardzo krytycznie, nie tylko on. Oceniane jest to jako wyprzedaż naszego majątku, jako rozbijanie naszego systemu paliwowego, jako rozbijanie grupy Lotos, jako rozbijanie naszego bezpieczeństwa energetycznego, wydawanie Polski jeszcze bardziej na pastwę Rosji. Takie komentarze pojawiają się nawet wśród tych, którzy nie zawsze krytykują PiS. Widzę tutaj, jak nasz komentator o pięknym azteckim pseudonimie Mictlantecuhtli woła: ludki, pomóżcie poszerzać zasięg, proszę, i pokazuje, że 429 osób ogląda, tylko 205 dało lajka. Ja się bardzo do tego przychylam, do tego apelu. No i wzywam też, tak, wzywam nas wszystkich do jak najszerszego udostępniania tej transmisji. Dziękuję za każdego lajka, za każde udostępnienie, a przy udostępnianiu przypominam, dawajmy hashtag Reset Obywatelski. Dawajmy hashtag Reset Obywatelski i gorąco dziękuję każdemu, kto nas wesprze, wpłacając na konto Fundacji Arbitror, choćby nawet małą kwotę. To zawsze jest ogromna pomoc. A można nas też wspierać na portalu zrzutka.pl. Nasza realizatorka Asiator prawdopodobnie za chwilę nam pokaże ten adres. No i można też nas wspierać w serwisie Patronite. To tyle o naszej nieszczęsnej, chciałoby się powiedzieć, energetyce, a my za chwilę porozmawiamy sobie o Ordo Iuris, o tym, czym jest ta organizacja. Już o niej nieraz rozmawialiśmy, ale ponieważ Ordo Iuris przeżywa w tej chwili coś w rodzaju specyficznego wzmożenia i próbuje zacierać prawdę na swój temat, no to dobrze jest przypomnieć podstawowe fakty, tym bardziej, że dzisiaj pokażemy więcej materiałów źródłowych. Do tej pory często cytowaliśmy w postaci skanów fragmenty artykułów, tym razem pokażemy źródła i dowody. O tym wszystkim za chwilę. Najpierw nasza realizatorka Asiator znowu da nam chwilę muzyki, ale zostańcie z nami, wykorzystajcie ten czas, żeby udostępniać link do transmisji z hashtagiem Reset Obywatelski. My już za chwilę wracamy.
trzeba walczyć o wszystko. Walczyć o przyszłość i o teraz i tu. Trzeba wyjść na boisko, biec do utraty tchu. I liczyć, że wybiega się tak pozytywny wynik. Chociaż gramy na wyjeździe, a sędzia jest z nimi. Chociaż mamy pod wiatr i nas kopią po nogach. My walczymy stale, no bo to jedyna droga. By podłoga była dalej, a chmury ciut bliżej. By ze szczęścia oszaleć, by unieść się wyżej. I wyżej, i wyżej, i wyżej, i wyżej, i wyżej, i wyżej, i wyżej. Kolejny dzień. Opowieść o patentach, które na nas ma los, który potyka nam szczęścia, pęta pod nos. Ale w każdym zaklęta jest kość, zostaje w gardle jakość, bywa kością niezgody. Rodzi w nas złości, przynosi dowody, że nic nie jest jak powinno być i powody, by życia nie śnić. Dla mnie to bzdury, po sobie widzę, że nie pomoże być blisko i bliżej. Że każdy miesiąc, tydzień i dzień może być jak najpiękniejszy sen. Więc śmiało zmień swe życie, wiedz dokąd pędzisz i weź się za siebie zamiast narzekać i ględzić. Zawsze jest dobry czas, mówił tu, że te twoją myśl jeden raz. Panie, ja nie wiem czasami co zrobić. Kiedy życie znów odcina mi nogi. Kiedy chciałem jak najlepiej, ale wszystko znów jest źle. Myślę, po co znowu wchodzić w tę grę. Czy nie rzucić tego w diabły i nie popłynąć z prądem. Jak śnięte ryby albo ci, którym tak zwany zdrowy rozsądek. Nie robić tego, co bezdusznie każe. Albo coś, albo ktoś, bo słyszę w głębi mnie. Słuchaj, uczuć, myśli, patrz, a nie będzie źle. 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 A nie będzie. Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Proszę Państwa, zaraz przejdziemy do Ordo Iuris, ale mamy jeszcze jedną małą zaległość. Mamy skan numer 4, którego nie pokazaliśmy. To poproszę naszą dzielną realizatorkę Asiator, żeby go pokazała. Bo mówiliśmy o węgierskim ministrze Szijjártó, który dostał order przyjaźni od Putina. No i teraz możemy sobie jeszcze na tym zdjęciu zobaczyć właśnie, jak Putin ściska mu rączkę po wręczeniu tego orderu przyjaźni. Dziękuję bardzo. No dobrze, to teraz przechodzimy do Ordo Iuris. Proszę Państwa, jestem z wykształcenia lingwistą i mamy takie słowo w naszym języku polskim, kłamać. Ono być może jest spokrewnione z łacińskim słowem clamare, które oznacza wołać, krzyczeć. No i tak się składa, że kto kłamie, ten często musi krzyczeć. I Państwo być może zauważyli, bo tutaj jedna z naszych stałych komentatorek, Monika Wheeler, którą bardzo pozdrawiam, na Facebooku mnie zapytała
o te głośno wykrzykiwane kłamstwa, ponieważ portale prawicowe wczoraj chyba krzyczały, że wyborcza przegrała z Ordo Iuris, że zakazano oszczerstw Piątka, to chyba w Polityce coś takiego napisało, w Polityce, czyli portal słynnych braci Karnowskich opłacanych przez PiS. No i to jest oczywiście wszystko nieprawda. Wyborcza nie przegrała żadnego procesu w związku z Tomaszem Piątkiem. Wygraliśmy, ja i Gazeta Wyborcza wygraliśmy proces przeciwko Matthew Tyrmandowi, który nas pozwał. Wygraliśmy prawomocnie w dwóch instancjach. Teraz to jest wyrok ostateczny, bo Matthew Tyrmand zapowiadał, że złoży kasację do Sądu Najwyższego, ale nie złożył. A poza tym zostaliśmy pozwani przez Ordo Iuris i związane z nią dwie organizacje, Instytut Piotra Skargi, który założył Ordo Iuris, i Stowarzyszenie Piotra Skargi, które z kolei założyło Instytut Piotra Skargi. I te trzy instytucje, które nas pozwały, wycofały powództwo. Więc tutaj nie ma mowy o tym, że ktoś tutaj z kimś wygrał. No po prostu się zorientowały, że nie są w stanie z nami wygrać i wycofały to powództwo. Dlatego, no ale chyba nie muszę tutaj nikomu mówić, że Ordo Iuris kłamie. No jakby, czemu mają te kłamstwa służyć, opowieści o moich rzekomych oszczerstwach i tak dalej, i tak dalej. No temu, żeby nam zamydlić oczy, żeby ukryć to, czym Ordo Iuris jest, więc ja tutaj pozwolę sobie szybko przypomnieć, czym jest Ordo Iuris. Poproszę naszą realizatorkę Asiator o skan numer 5 na początek. To jest fragment wywiadu, jakiego w 2019 roku udzielił Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris. On go udzielił gazecie Gość Niedzielny w numerze 30 z 2019 roku. I tutaj Gość Niedzielny pyta tak, właśnie nie tyle pyta, tylko robi taką obserwację, taką uwagę. Przewodniczącym Rady Fundacji Ordo Iuris jest prezes Instytutu Księdza Piotra Skargi. W jej skład tej rady wchodzą członkowie zarządu tej organizacji, czyli znowu w skład Rady Ordo Iuris wchodzą członkowie zarządu Instytutu Piotra Skargi. I dalej. Ta rada decyduje o składzie waszego zarządu, a więc także o tym, kto jest jego prezesem. Czyli tutaj Gość Niedzielny zauważa, że Ordo Iuris jest zależne całkowicie od Instytutu Piotra Skargi. Na to prezes Jerzy Kwaśniewski odpowiada: nasz związek z obchodzącym właśnie 20-leciem środowiska Stowarzyszenia imienia księdza Piotra Skargi jest oczywisty i jesteśmy z niego dumni. W tym roku w związku z dojrzewaniem projektu, jakim jest Ordo Iuris, zmieniliśmy statut Instytut Księdza Piotra Skargi, nie ma już wpływu na skład organów Ordo Iuris. Członkami naszej rady są teraz konkretne osoby, o których pan wspominał. Aha, zmienili, czyli do 2019 roku zgodnie ze statutem Instytut Piotra Skargi decydował o tym, co się dzieje w Ordo Iuris. Potem sobie zmienili statut, ale nadal, czyli nie ma już takiej formalnej zależności, no ale jest zależność personalna, bo ciągle ludzie z Instytutu Piotra Skargi siedzą w Radzie Ordo Iuris. Ja to mówię po to, żebyśmy sobie uzmysłowili, komu zawdzięczamy zakaz aborcji w Polsce, komu zawdzięczamy to, że umarła kobieta w Pszczynie. Nie tylko Ordo Iuris, ale Instytutowi Piotra Skargi, który stoi za Ordo Iuris, i Stowarzyszeniu Piotra Skargi, o którym sam tutaj wspomina prezes Jerzy Kwaśniewski. Stowarzyszeniu, z którego członkowie założyli Instytut Piotra Skargi i założyli też Ordo Iuris. No dobrze, to czym jest to Stowarzyszenie Piotra Skargi, z którego się ta szkodliwa organizacja i jej inicjatywy wywodzą? Poproszę o kolejny skan numer 6.
To jest fragment ze strony piotrskarga.pl i tutaj na tej stronie się wypowiada Stowarzyszenie imienia Piotra Skargi, tak jak widzimy. Dokładnie rzecz biorąc, nazwa pełna brzmi Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej imienia księdza Piotra Skargi oraz Instytutu Edukacji Społecznej i Religijnej. To byłby znowu Instytut Piotra Skargi. Czyli znowu widzimy, że te wszystkie organizacje są częścią jednej pajęczyny czy jednej piramidki. I co mówi o sobie na tej stronie Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej imienia Piotra Skargi? No, mówi, że, cytuję dokładnie, Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej imienia księdza Piotra Skargi rozpoczęło działalność w lipcu 1999 roku w Krakowie z inspiracji działających na całym świecie Stowarzyszeń Obrony Tradycji, Rodziny i Własności TFP. No, ja bardzo dobrze znam tę organizację, zetknąłem się z nią jeszcze w latach 90. w Mediolanie, ktoś mnie próbował do tej organizacji nawet zwerbować, ale się nie dałem. Poproszę teraz o skan numer 7, po to, żebyśmy sobie uzmysłowili, jak głęboka jest zależność. Po prawej widzimy logo TFP, godło TFP, czyli tych stowarzyszeń światowych, które zainspirowały w Polsce Stowarzyszenie Skargi, Instytut Skargi i Ordo Iuris. Po lewej widzimy godło Ordo Iuris. No, godło, czy też logo Ordo Iuris stanowi fragment godła TFP, fragment żywcem wycięty. To nie jest jakieś takie ogólne podobieństwo, no bo wiele tradycyjnych godeł zawiera postać lwa stojącego na tylnych łapach, prawda? To jest częsty motyw w heraldyce, ale tu mamy do czynienia z lwem identycznym. Każdy loczek, chciałoby się powiedzieć, na głowie tego lwa jest identycznie ufryzowany, identycznie wystaje język z pyszczka, identycznie górny kieł się rysuje nad tym językiem i tak dalej, na grzywa tego lwa się tutaj też podobnie rysuje z przodu, właśnie identycznie się rysuje z przodu, to jest to samo. No dobrze, to czym jest to TFP, któremu zawdzięczamy Ordo Iuris w Polsce? TFP to jest sekta, która podaje się za katolicką, ale już w latach 80. została potępiona przez katolickich biskupów Brazylii. Dlaczego? Dlatego, że sekta TFP, chociaż działa globalnie, narodziła się w Brazylii i bardzo długo Brazylia była głównym miejscem jej działania. Poproszę o kolejny skan. To jest komunikat Episkopatu Brazylii, Konferencji Brazylijskich Biskupów Katolickich, dotyczący właśnie sekty TFP. Co mówią w tym komunikacie biskupi katolicy? Znane jest oderwanie TFP od wspólnoty, od komunii z katolickim kościołem Brazylii, jego hierarchią i z papieżem. Ojcem Świętym. Charakter ezoteryczny, czyli zamknięty, misteryjny, tajemniczy tej grupy, fanatyzm religijny, kult, czy też cześć okazywana osobie jej szefa i jego matki, nadużywanie imienia Matki Boskiej, nie mogą w żaden sposób zostać zaaprobowane, zostać zaakceptowane przez Kościół. I ten komunikat kończy się wezwaniem. Biskupi Brazylii wzywają katolików, żeby się nie zapisywali do TFP i nie współpracowali z tą organizacją. Tak więc, proszę Państwa, ci ludzie, którzy nam tutaj w Polsce wleźli z butami do domu, kopią po brzuchach, mówiąc metaforycznie, przy pomocy paragrafów prawa nas, w szczególności Polki, ale depcząc prawa nas wszystkich,
Ci ludzie robią to pod pozorem katolicyzmu i masa osób się zachwyca ich katolicyzmem, masa osób ich przeklina za ich katolicyzm, ale ci ludzie są inspirowani przez sektę, która została potępiona przez biskupów katolickich już całe dekady temu. To jest niesamowite, jak my zamykamy oczy na prawdę. No, nie powinniśmy naprawdę oczu zamykać. Poproszę o następny skan, skan numer 9, bo biskupi to, co nam tutaj opisują, no to nam opisują sektę. I nie wszyscy z nas gotowi są wierzyć na słowo biskupom katolickim, ale tak się składa, że w świeckiej Francji świecka komisja śledcza w latach 90. zrobiła śledztwo na temat sekt, komisja śledcza parlamentu francuskiego i zajęła się między innymi sektą TFP, z której inspiracji powstało u nas Ordo Iuris, ale dawno zanim u nas powstało Ordo Iuris w Polsce, to we Francji się tą sektą zajmowano. I w raporcie, który komisja napisała, w raporcie komisji czytamy, że wśród ruchów pseudokatolickich, najbardziej aktywnych, należy wspomnieć o TFP. I czytamy dalej, że celem TFP jest odtworzenie cywilizacji chrześcijańskiej, a także walka z reformą rolną w Brazylii, walka z socjalizmem i ustanowienie na nowo monarchii, proszę Państwa. No i to się zgadza z tym, co mówią eksperci, którzy zajmowali się sektą TFP. Ona potępia demokrację, potępia nowoczesność, jako wzór przedstawia czasy feudalne. Ja czytałem różne materiały produkowane przez tę sektę, część jest dostępna w internecie i tam jest właśnie taka propaganda. No dobrze, ale kiedy mówimy sekta, to co to znaczy w praktyce dla człowieka? Poproszę o kolejny skan. To jest skan przedstawiający wyciąg, wyimek, można tak powiedzieć, streszczenie pracy brazylijskiej badaczki Giselle Zanotto, która napisała, że TFP że TFP stosuje metody typowe dla instytucji zamkniętych, czyli więzień, obozów koncentracyjnych, szpitali psychiatrycznych. No ale to nadal są stwierdzenia ogólne. Gdzie znajdziemy konkrety dotyczące tego, jak działa ta sekta? Konkrety możemy znaleźć, i znowu tu mówimy o rzeczach, które są od dawna wiadome. To jest zdumiewające, jak mało to się przebija do polskiej świadomości. Konkrety możemy znaleźć w raporcie pewnej amerykańskiej agencji rządowej z lat 80. Poproszę o skan numer 11. To, co Państwo teraz widzą, to jest właśnie strona pierwsza tego raportu agencji, która się nazywa Foreign Broadcast Information Service, czyli serwis informacji nadawców zagranicznych. Ta agencja prowadziła coś w rodzaju białego wywiadu, wykorzystywanego również przez amerykańskie służby specjalne. I w raporcie tej agencji, która się powołuje zresztą na publikację powszechnie dostępną, na publikację brazylijskiego magazynu Istoe, właściwie to się chyba tak wymawia, czytamy o tym, jakie są metody prania mózgu i treningu stosowane przez sektę TFP. Mowa tutaj jest na przykład o sekciarskim zwierzchniku z TFP, który się nazywał Fernando Teles, który pewnego dnia zmusił dwóch nowicjuszy, dwóch rekrutów, Valmira de Oliveira i Maurycia Wistoka, żeby przez 12 godzin siedzieli w chlewie, krzycząc: jestem świnią, jestem idiotą. I
No tutaj to dech zapiera, kiedy się o tym czyta. Pan Teles, sekciarski zwierzchnik, był nazywany przez swoich podwładnych, którzy się zbuntowali, był nazywany Teles Brinka, co znaczy czyli to miejsce, w którym działał, to miejsce, w którym szkolił ludzi i się nad nimi znęcał, było nazywane Teles Brinka, co można przetłumaczyć jako zabawka pana Tellesa, piaskownica pana Tellesa, ale to była także gra ze słowem treblinka, czyli nazywano go w sposób nawiązujący do, kojarzono go z obozami zagłady, z obozami koncentracyjnymi, czyli w sumie skojarzenia tych osób, które były ofiarami sekty TFP, są zgodne z tym, o czym pisała pani Giselle Zanotto. No dobrze, ale jak blisko jest Ordo Iuris z sektą TFP? Jak blisko są polskie odnogi tej sekty, czy też organizacje powstałe z jej inspiracji? O jakiej bliskości tu mowa? No i tutaj, żeby to ustalić, trzeba zajrzeć do Krajowego Rejestru Sądowego, a w tym przypadku do serwisu rejestr IO opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym. Poproszę o skan numer 13. Na tym skanie widzimy członków zarządu i rady, czyli organu nadzorczego Instytutu Piotra Skargi, instytutu, który decydował do 2019, zupełnie oficjalnie decydował do 2019 roku o tym, co się dzieje w Ordo Iuris, a teraz ma wpływ na te organizacje nieformalne. Otóż widzimy, że członkiem rady, członkiem organu nadzorczego Fundacji Instytut Piotra Skargi, czyli organizacji matki Ordo Iuris, jest Caio Xavier da Silveira. Łatwo się domyślić po tym portugalskim nazwisku, że to przybysz z Brazylii. Co o nim wiemy? Poproszę o skan numer 14. W brazylijskich mediach można przeczytać, i tutaj jest skan z brazylijskiej strony Monfort.org, zresztą jakby to powiedzieć, bardzo tradycjonalistycznie katolickiej. Na tej stronie czytamy, że pan Caio Xavier da Silveira określał się jako pierwszy niewolnik pana Plinio. Pan Plinio to Plinio Correa de Oliveira, brazylijski prawnik, który założył sektę TFP. Ten sam, o którym brazylijscy biskupi mówili, że jest mu oddawana czołobitna cześć przez członków sekty. Więc pan Caio ogłosił się pierwszym niewolnikiem pana Plinio, a nawet w 1961 roku się poświęcił jako niewolnik panu Plinio, czyli w tej sekcie oddawanie się komuś w niewolę jest czymś w rodzaju sakramentu czy uświęconego aktu. No dobrze. Przejdźmy teraz do sprawy, która nam wszystkim zapewne dźwięczy w uszach, ponieważ jak wiemy, sąd zabronił Marcie Lempart przez jakiś czas mówić, że Ordo Iuris to fundamentalistyczna sekta finansowana przez Kreml. Co ma wspólnego Ordo Iuris z Kremlem? No dużo, proszę Państwa. Poproszę o skan numer 15. To jest fragment biuletynu Światowego Kongresu Rodzin, to jest taka międzynarodówka organizacji ultraprawicowych, ultrareligijnych, międzynarodówka fanatyków religijnych, i na tym skanie wymienieni są partnerzy Światowego Kongresu Rodzin, którym Światowy Kongres Rodzin dziękuje za pomoc. I na górze skanów tych, tam gdzie widzimy napisane drobnym druczkiem, takim niebiesko-granatowym, to tam jest wymieniony Father Peter Skarga Institute Poland, czyli Instytut Piotra Skargi. A jak spojrzymy
na lewy dolny róg tego skanu, to widzimy bardzo duże logo piotrskarga.pl. Tak się nazywa strona, którą cytowaliśmy na początku, tam gdzie czytaliśmy o tym, że Stowarzyszenie i Instytut Piotra Skargi powstały z inspiracji sekty TFP. No więc jak widać, środowisko Piotra Skargi, Stowarzyszenie Piotra Skargi, Instytut Piotra Skargi, czyli założyciele Ordo Iuris, współpracują ze Światowym Kongresem Rodzin. No dobrze, a kto stoi za Światowym Kongresem Rodzin? Poproszę o skan numer 16. To jest właśnie fragment broszury Światowego Kongresu Rodzin z 2014 roku. No i kogo tu widzimy? No na samej górze Putina, który jest patronem zjazdu członków tej międzynarodówki w Moskwie. Widzimy pod Putinem, widzimy jego przyjaciela, byłego szpiega kremlowskich służb KGB, potem kremlowskiego dygnitarza, teraz kremlowskiego oligarchy, Władimira Jakunina. Władimir Jakunin jest sponsorem Światowego Kongresu Rodzin, a niżej, dopiero na samym dole, pod Putinem i Jakuninem, jest patriarcha cerkwi prawosławnej putinowskiej, moskiewskiej, patriarcha Cyryl. Według licznych świadectw i opracowań były współpracownik kremlowskich służb specjalnych KGB, tajny współpracownik, czyli konfident. No dobrze, i czy na tym się powiązania kończą? Na tym, że Ordo Iuris zostało założone przez ludzi współpracujących z międzynarodówką pana Jakunina, działającego pod skrzydłami Putina. No nie kończą się na tym. Poproszę o kolejny skan. To jest wstępny program zjazdu innej międzynarodówki, tak to nazwijmy, też ultraprawicowej, ultrareligijnej, która się nazywa Agenda Europe i jej celem jest właśnie wprowadzenie ultraprawicowych praw i opartych na fanatycznie pojmowanej religii w całej Europie. No i tutaj sobie czytamy, że w tym zjeździe kierownictwa, bo tak to można nazwać, zjeździe kierownictwa tej międzynarodówki, otwierał, że ten zjazd międzynarodówki Agenda Europe otwierał Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris. Jeden z założycieli Ordo Iuris, Aleksander Stępkowski, też ma występować. Również Joanna Banasiuk z Ordo Iuris będzie występować. Nazwiska tych trojga zostały podkreślone na pomarańczowo. Ten dokument uzyskaliśmy dzięki Klementynie Suchanow, której bardzo za to dziękujemy. A tutaj poniżej poproszę o jeszcze jeden skan, o skan numer 18 już teraz. To jest inny dokument Agendy Europe, tej międzynarodówki, gdzie czytamy, że będą występować na jednym ze zjazdów tej międzynarodówki, będą występować Hiszpan Ignacio Arzuaga i Rosjanin Aleksiej Komow. Rosjanin Aleksiej Komow jest trochę takim spiritus movem, z taką szarą eminencją tych międzynarodówek. To jest człowiek związany z kremlowskim oligarchą Konstantinem Małofiejewem, a Małofiejew to człowiek Putina do zadań specjalnych. Sponsorował napaść na Ukrainę, próbował przejmować giełdy kryptowalut, no i finansuje też razem ze swoim kolegą oligarchą Jakuninem ultraprawicowe międzynarodówki i organizacje w Europie. Wspomnieliśmy też o Hiszpanie, który się nazywa Ignacio Arzuaga. Dlaczego? Dlatego, że, i tutaj poproszę o kolejny skan, skan numer 19, pan Arzuaga z panem Komowem i panem i jego patronem oligarchą Małofiejewem się bardzo dobrze znają. To, co teraz pokazuję, to jest list Arzuagi do samego oligarchy Małofiejewa, list stanowiący część korespondencji, w której pan Arzuaga ubiegał się o
finansowanie ze strony Małofiejewa. Dla kogo pracuje, co robi pan Arsuaga, na co mu było to finansowanie? Pan Arsuaga jest jednym z liderów organizacji Citizen Go, która jest taką jakby platformą, na której można zgłaszać petycje, robić różne akcje, żeby ludzi aktywizować, siać panikę, robić różne nagonki, na przykład wzywać do bojkotu, wzywać do potępienia, wzywać do zwalczania. I tutaj poproszę już o ostatni dzisiaj skan, skan numer 20. Tu mamy właśnie fragment takiej, przykład takiej działalności Citizen Go w Polsce. Opis profanacji Najświętszego Sakramentu w popularnej książce dla dzieci. Jak widać, jest to taka, jakby to powiedzieć, platforma nagonkowa. Straszy nas się tutaj, że jakaś książeczka dla dzieci sprofanowała Najświętszy Sakrament. No, a kto występuje ze swoim logiem jako patron tej akcji? No, na górze Citizen Go oczywiście, bo to jest skan ze strony Citizen Go, organizacji, która ubiegała się o finansowanie przez putinowskiego oligarchę Małofiejewa, a obok jest logo Ordo Iuris, proszę Państwa. Tak to wygląda. Tak to niestety, proszę Państwa, wygląda. I o tym wszystkim piszemy i będziemy pisać. Polecam bardzo gorąco artykuł Klementyny Suchanow na portalu Arbinfo, gdzie ona dokładnie opisuje te zależności pomiędzy Ordo Iuris, kremlowskimi oligarchami, Agenda Europe, Citizen Go. Artykuł na portalu Arbinfo. Zaraz adres tego artykułu powinna nam tutaj nasza dzielna realizatorka Asiator wrzucić. No ale mogą też go Państwo sobie znaleźć przez Google. Po prostu wystarczy wpisać w Google Arbinfo Suchanow Ordo Iuris. O, Ordo Iuris a Kreml, historia w obrazkach dla opornych. Tak się ten artykuł nazywa. No i przypominam, żeby nie wierzyć w to, co mówią kłamcy. No bo jakby Ordo Iuris tutaj nie jest jedyne, które odtrąbiło zwycięstwo po ucieczce z pola bitwy. Bo wracam tutaj do sprawy procesów, o których tam krążą dziwne pogłoski. Jest jakaś taka grupa putinowska, która wrzuciła na swojej stronie internetowej informacje o tym, jakoby wygrała ze mną jakiś proces. Ja nigdy w tym procesie nie uczestniczyłem, nic o tym nie wiem i to muszę sprawdzić, czy to jest tylko fake news, czy na przykład doszło do jakiejś manipulacji jakimś sędzią i jakiś wyrok został wydany bez mojej wiedzy i obecności, bez mojego udziału w procesie. No jeśli tak się stało, no to jest raczej taka manipulacja sądem, to jest coś, czym w normalnym kraju powinna się zająć prokuratura. Ja sprawdzę, czy mam możliwości prawne, żeby w takiej sytuacji wytoczyć prywatny akt oskarżenia. No jest też oczywiście niezawodny Wojciech Wybranowski, który twierdzi, że wygrał ze mną proces, podczas kiedy nigdy nie był żadną stroną procesu, w którym ja brałem udział. Wybranowski był świadkiem w dwóch procesach. W jednym z tych procesów zeznawał, a w drugim nawet nie zeznawał. Nie raczył się pojawić na sali sądowej. Przysłał wiadomość, że jest chory, aczkolwiek intensywnie w tym samym czasie sobie tweetował, działał na Twitterze, więc jego samopoczucie nie musiało być aż tak złe. Dlatego nie słuchajmy tego, co mówią kłamcy, trzymajmy się faktów. Ja będę o tych sprawach oczywiście informował, jeżeli okaże się, moi prawnicy mi powiedzą, że jest podstawa do wytoczenia jakiegoś procesu czy złożenia doniesienia do prokuratury, to wam powiem. Jeżeli chodzi tylko o jakieś tam migające na prawicowych czy putinowskich portalach fake newsy, to nie wiem, czy należy się na to rozdrabniać, bo tego rodzaju rzeczy są nie tylko po to, żeby was im nie denerwować, ale też po to, żebyśmy tracili czas.
Tutaj będę wdzięczny, jeżeli w komentarzach napiszecie, co uważacie, czy powinienem wszystkich takich kłamców ścigać. No, jak w głębi duszy uważam, że powinienem, ale to czasami jest bardzo pracochłonne i czasochłonne, no a są też bardzo poważne śledztwa, które muszę robić. Więc tutaj jestem ciekaw, jaka jest wasza opinia. Jeśli doszło do czegoś, co z punktu widzenia prawa jest poważne, to oczywiście tego nie odpuszczę. Kochani, już za chwilę Prawoteka, gdzie pewnie też o różnych takich kwestiach prawnych usłyszycie. Gorąco polecam wam Reset Obywatelski. Zachęcam do tego, żeby udostępniać nasze materiały z hashtagiem Reset Obywatelski. Bardzo do tego zachęcam. Pamiętajcie o hashtagu. No to wiem, że to jest tych literek Reset 5, Obywatelski to jest aż 11, no. 16 literek i do tego jeszcze drabinkę trzeba zrobić, 17 znaków, to trochę zajmuje czasu, ale to jest bardzo ważne, bo dzięki temu zwiększa się nasza widoczność w internecie. Bardzo gorąco do tego zachęcam. Zachęcam do wspierania nas poprzez wpłaty, na konto Fundacji Arbitror, poprzez wspieranie nas na portalu zrzutka.pl albo w serwisie patronite.pl. Gorąco dziękuję wszystkim, którzy to robią, ale przede wszystkim dziękuję wam, że jesteście dzisiaj, że jesteście już od dłuższego czasu i mam nadzieję, że będziecie, wierzę, że jeszcze będziemy i że będzie nas coraz więcej, a będzie nas coraz więcej, jeżeli będziemy udostępniać, jeżeli będziemy używać hashtagu Reset Obywatelski i jeśli będziemy z nim udostępniać materiały Resetu Obywatelskiego. Wielkie dzięki, widzimy się za tydzień. Reset Obywatelski.